Moi drodzy, halo, halo, ja nazywam się Erik Czechu-Czechowski i witam was. Nie chcę wyjść z gry, chcę zacząć odcinek. Ja nazywam się Erik Czechu-Czechowski i witam was w kolejnym odcinku z gry Batman od Titled Games. Moi drodzy, na sens stacie łapki w grę, komentarze, subskrypcje oraz linki macie oczywiście w opisie do Instagrama oraz mojego drugiego kanału, możecie wpaść, a my kontynuujemy sobie naszą przygodę. Tam dokładnie, gdzie skończyliśmy. O kurde, już było tam nie wąsko, 61 FPS-ów. Było niebezpiecznie. Either Cobblepot drugged Montoya himself, or someone else is using his revolutionary rhetoric. Either way, I need to find him. Let's put our guns in the air and start a search. I'll run a trace on his cell. In the meantime, we have to find out what we can do about this drug. The computer's been analyzing the chemicals from Montoya's bloodstream. Throw that up on the monitor. The residue I scan on Montoya is similar to the nerve agent I found in the docks. No, no tak to było raczej logiczne. It's ironic that Falcone died at the hands of someone drugged with his chemicals. Who'd have guessed that how he'd meet his maker? Prone in his sick bed, surrounded by police who were ordered to protect him. Murder at the hands of Montoya. That's not justice. Whoever did this was judge, jury and... Ja myślę, że my powiemy, że to był Justice, a my powiedzieliśmy, że to nie był Justice. To była sprawiedliwość. Jak nie? Karma się nazywa. Komuś kradniesz, a potem ci ktoś ukradnie to, co ukradłeś. Nie wiem, let's focus on the evidence. He said we were family. My parents were corrupt. Ja mam taką minę w stylu. Znaczy, no bez podjazdu z mordą, ale... Co jest? Ała. Teraz mi po całym kręgosłupie przeszło. Jak się tak uderzyłem. Dobra. He said we are family. To bym powiedział. Practically family, he said. Family? Funny, I don't recall any Sunday dinners with the mob. It wasn't Falcone who called the hit. Yeah, I suppose that makes sense. Your father, Hill, and Falcone would have balanced each other out. Computers pinpointed reference points on the two compounds. Ciekawe kto to po prawej. Może twórcy gry albo coś takiego. Cyberpunku i Wiedźminie to oni się tam lubią. Twarze. Zdjęcia jakie wrzucić. Dobra, no ale my jako Batman tak wolno czaimy fakty? No, nie rozumiem czegoś. It only took a small injection to strip Montoya of her moral filters and make her act on her base impulses. No, znaleźć pingwina, no to jest dość proste. Znaczy, proste, no. Wiecie. Whoever processed it knew what they were doing. Może być wszędzie, tak? W garażu Teamu X. Na serwerze Minecrafta. Nie wiadomo, no. Montoya out only lead, they can make an army, it could create the chaos. With this drug they can exploit taki rasowy. Rasowy. Czej, mieszkaniec Indii to Indianin? Indianin? Dobra, co ja pierwszy co głupoty. Ale ja lubię być czasem delikatnie zmęczony, bo wtedy odcinki wychodzą dobre, bo mi głupoty kompletnie przychodzą do głowy i wtedy jest taki faktyczny odcinek. Nie będę też ukrywać, że no ostatnio skupiłem się na nagrywaniu gier i te odcinki nie są aż tak szczególne dla mnie. Po prostu siadam i sobie chilluję i gram w grę, tak? Więc nie wymyślam na bieżąco, nie staram się przynajmniej wymyśleć na bieżąco jakichś turbo żartów, więc... Jestem z owego wyjątkowo dumny, chciałem tylko powiedzieć. Press lewy przycisk myszy when you find a portion of the signal. Now, send a strong message.
To jest Pinpin. Armia, uchoś, świędzi. Chciałem tego powiedzieć, że tego. Jak mamy tą taką nudną minigierkę, to chciałem powiedzieć, że tak samo jak niby ryż ma odmiany, ale w praktyce jednak masz bułkę, tam są bułki. Masz ryż, tam są ryże? No nie, nie. W sensie tam też jest ryż. Nie wiem, czy dużo jest takich przypadków, po prostu dzisiaj sobie takich zauważyłem, nie wiem dlaczego. Więc no jednak ryż ma jedną, w teorii ma odmianę w ryże, ale no tak się raczej nie mówi, więc mówisz ryż. A chleb, masz chleb i tam są chleby. A masz ryż i tam nie ma ryży, tylko tam jest też ryż. Chyba, że tak jak Jan, a z jakiegoś powodu na jeża mówisz ryż, no to wtedy w istocie jak jest kilka jeży, to mówisz ryże. Wiem, że to nie ma sensu. Oswald Koblen. Kobleport. Jesus, didn't even wait for Falcone's body to get cold, did you, Oz? Dobra, nie wiem, Pingwin. Bruce Wayne already tried talking. Angielski pingwin. Wszystko się zgadza. Pochodzi z Anglii. Ma dziwne nazwiska nie do wymówienia. Jest dość chudy. Knuje coś za naszymi plecami. No, to znaczy, fakty się kurwa łączą. Ale co zajebiście, właśnie. Co to jest za chłop niebieski? No tak, przecież na tamte... Ty, a jakiś Wonder Woman to tutaj, nie? Wonder Woman, Aquaman przecież. Ja powiem wam szczerze, że po pierwsze już złamałem najważniejszą zasadę, nie ziewaj na odcinku, ale chciałem powiedzieć, że Aquaman to jest, od tego zacząłem mi się oglądanie jakby DC Uniwersum właśnie. Let him go. Batman! It's about time! You kill a crime boss, you'd expect a word of thanks from Gotham's number one vigilante. Don't worry, I'll pass your gratitude on to those who made it happen. They'll be pleased to know you think so highly of their work. I said let him go. You hear that, Roland? That sounded like an order. I'll crush him. Now, now, have a little respect for the bat. Think he underestimates you. Is this about Falcone? We all saw how you felt about Falcone. Pounded him into a pulp on live TV. If you were truly the defender of this city, you'd have finished the job yourself. And did it? Falcone deserved to die. Vermin like Falcone, they deserve to be stomped out. Believe me, I know from personal experience. I don't kill my enemies. Maybe that's why you got so many. Might be time to reconsider. As a show of good faith, I'm gonna let this one go. How's about we talk this through? We helped you with Falcone. Now, if we could just cut out the rest of the rot, like Wayne and Hill, ordinary folks might be able to breathe. You are the lead rot here. Rot? Nie, to znaczy rot, więc to znaczy rat. Bruce isn't involved. I deal with Hill. Oswald Cobblepot. What is it about this place that attracts criminal scum like you? Dobra. Gotta admit, you've got flair. Here's the thing. I actually admire you, Batman. We both want the same kinds of things. Me and my people, we've got big plans for Gotham. They found Catwoman. What do you want with her? We had a deal. She didn't make good on it. So sorry this didn't work out, mate. I'd stay to watch. I would, but I still got a Catwoman problem to deal with. Or what's her name again?
Selena. Yes! Oh, beautiful name! Ale stał w miejscu. Ale to pachnie sosem. No jak tak szybko uciekł? Track down Selena Kyle. I'll find her right away. Wow, jakie przejście. 2,3 odblokowane osiągnięcie. A big fan. Wielki fan. No, czyli ta kobieta kot to tak w ukrywaniu jest. No. Need to talk to you. Penina. No caps. Capes? No kapes? No kapes. 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 Kurwa, że my normalnie bez garnitura przyszliśmy, też głupie wyglądamy te. Jukebox. Tunes for drinking, dancing and fighting. Not necessarily in that order. Powiem wam szczerze, w ogóle ostatnio to jest rozkminiłem, bo gadałem sobie z ziomkiem i rozkminiliśmy, nie wiem, gdzieś tam w trakcie rozmowy, że kurde, że wiecie, że kanał ma 80 tysięcy mój vlogowy łącznie i tak sobie pomyślałem, że no wiecie, 80 tysięcy to jest nic, ale ja też patrzę na to inaczej. To jest 80 tysięcy ludzi, które widziało to gówno. To jest sporo ludzi. Więc pomyślałem, że kiedyś mogła być taka sytuacja, że najzwyczajniej w świecie z 80 tysięcy ludzi ktoś przechodzi i mówi: o, widziałem go w internecie, ale debil. I słuchajcie, zrobiło mi się tak głupio, jak sobie o tym pomyślałem tak realnie. Bo ile wiadomo, że... no kurde, to jest w ogóle ciężki temat, bo... Ja sobie zawsze to... Ja zawsze to traktowałem jak takie, że pogram tu w gierkę, sobie pogadam, obejrzę te trzy osoby, wiecie o co chodzi. A tu słuchajcie, jak to naprawdę pomyślałem, teraz mi się głupio zrobiło i pomyślałem, że nagram odcinek troszeczkę zdecydowanie inny, a potem uświadomiłem sobie, że troszeczkę słuchajcie tak, że... Uświadomiłem sobie, że w 99% że w 99% jeżeli widzisz jakiś filmik i mówisz: ale głupie. I tyle. Jak twoje myśli na tym kończy. A, ale fajne. Koniec. Jakby nic więcej się z tego nie dzieje, tak? You were supposed to take care of our mutual problem. Instead, you just pissed him off. You are in serious danger. That's why I'm here. You're in danger. I've had rats on my tail all day. The man who hired you, his name is Oswald Cobblepot. Never heard of him. He goes by Penguin. Penguin? Shit. Ugh, you've got to be kidding me. You should have just killed me on that rooftop. I'm dead anyway. When you screw someone over, you really screw them. The Penguin. Penguin can't take on both of us, and I'm not going anywhere. Clearly you know something about him.
I only know him by reputation. I'm surprised you never heard of him. He's a big deal across the pond. Jak nie słyszałem. He's more dangerous than you think. Mogę pogadać. He's the first real friend I ever had. I'm not surprised. Questionable morals and a penchant for theatrics. You two have a lot in common. The question is, why Gotham? Why now? It's not like he's hurting for crime syndicates abroad. Why leave that? To take over Falcon's Tarf? He stole drugs from Falcon. Some sort of revolution, no, chyba. He thinks he's changing the world for the better, no matter the cost. Well, he's no Joan of Arc, that's for sure. Well, I'm not sticking around here to find out. No, giga beka. Penguin is about to unleash God knows what on the city. You can't just leave. Aby tak realnie się zastanowić, co ja czasem gadam na tych odcinkach i w ogóle to jest. That's your choice. He find you. If Penguin is everything you say, there's no tree high enough for you to climb. He will find you. So what are you suggesting? The bat helps the cat. No. And the cat helps the bat. Bruce, sweetie, the gallant knight thing, it really is adorable. But what would Harvey think? The two of us working together. After all, I'm not really an all work and no play kind of girl. Harvey knows that. He doesn't need to know. Ukończenie Cyberpunk, yeah. Oczywiście serii nie nagramy, bo nie mam 30 płynnych FPS-ach, już nie mówiąc o nagrywaniu niestety. Ale co tam w 45 gram na najniższych hitarze skok. Lubię tę gierkę. Może się uda zagrać coś. Na razie ostatnią rzecz, którą pamiętam, to dostałem wielkiego różowego dildosa i nie ukończyłem większości misji. Nie z tego powodu, że nie chciałem, tylko z tego powodu, że gra mi nie dawała, więc powiem wam szczerze, większość misji, które były w grze, to się nie dało ukończyć, albo kasenki były zepsute, więc no. Natomiast wiem, że ze wszystkich lasek, ja wiem, że przerwałem i przepraszam, ale tylko na szybko, ze wszystkich lasek w grze nie udało mi się nic urwać, oprócz laski Skorpo, która zadzwoniła do mnie. Ale za to chłop mnie podrywał, ten policjant, ten policjant, gry się w Cyberpunka. I tak mi się aż przykro zrobiło. Spoko, ziomuś. Nie, jakby, nie. Ale też grałem laską ogólnie, znaczy laską. Dobra, to jest w ogóle skomplikowane, to jest świat Cyberpunka. Znaczy, no nie no, w tym dzisiejszym ale wszedłem za głęboko, cofamy. Grałem laską. Tak powiedzmy. Tylko chłopem. Dobra. Nie, ale tu nie chodzi, że ja jestem jakiś rasistowski czy coś, czy to co się nazywa homofobiczny. To chodzi, że to była... Nie no, muszę teraz wytłumaczyć, bo nie wytrzymię. Laska z męskim jakby... z męską knagą, ale to nie była laska, bo tam się wybiera, jak mają się do ciebie zwracać, więc oni się zwracali do mnie, jakbym był chłopem i miałem też męski głos. Ale cyce. Mam nadzieję, że wyjaśniłem. He doesn't need to know. A to we are dating. You and Harvey, it's pretty clear you aren't just friends. Please, I'm just toying with him. I only take my claws out for someone special. You and I... Czy Pingwin właśnie zobaczy nas? No, Bruce. You were right. Selina Kyle? Penguin says hello. Beat it. We're here for her. If you care about your own skin, you'll get the hell out. Let's work this out. I said... Lecimy. Muzyka jest trochę cicho.
poczekajcie. Ja wiem, że psuję trochę scenę, ale ja tu, słuchajcie, mam tak. Na chwilę chociaż, teraz stosuj. No nie jest jakoś gigantycznie głośniej, ale... Wow, jak w wrestlingu. Suplex to się chyba nazywa. Nie ma co baru, Brutus. Ale jest ładowane combo, chyba w poprzednim jakby w tym segmencie, gdzie tego Falcona się biliśmy na tym wieżowcu, to się chyba nie udało za bardzo tego combo uzyskać, ale mam nadzieję, że teraz będzie jakieś kozackie. To trzeba trafić. Ojejciu. No to było dobre. No teraz mam dwie dzięki temu, dzięki. No, Titus Games. Było ćwiczone chyba, co? You fight pretty good for such a pretty boy. Całe chce, ale to była dobra scena walki. Po prostu. Dobra robota. I przeszukaj szybko. Moi drodzy, to był save. Wiem, że to nie jest dzisiaj najdłuższy odcinek na świecie, ale no niech tak zostanie. Moi drodzy, ja smykam. Jest 1:40, czas iść odpocząć, posiedzieć, pograć w ligę, coś tam być, tak, zjeść może. Więc do zobaczenia. Widzimy się jutro o godzinie 16:00. Bo odcinki są codziennie. Ja nazywam się Erik Czechowski. Życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Erik Czechowski mówi jak jest.